Cześć! Zapraszam Was na 8 odcinek Eldarni. Tutaj 8 u nas odcinek, a rozdział 5 naszej głównej historii. Pierwsza misja. Chociaż ja za swoją pierwszą misję uważałam odnalezienie chowańca Mary'ego. Chociaż no fakt, że go nie odnalazłam, ale myślałam, że to jest moja pierwsza misja. Chociaż może to i lepiej, bo byłaby pierwsza nawalona misja. Ale nie. I mamy pierwszą przed sobą. Straż L przydzieliła Ci Twoją pierwszą misję. Uda Ci się ją wykonać? Oczywiście, że tak. Wiadomo, że tak. Nie wiem, czy krótkie przypomnienie będzie potrzebne. Właśnie, na tym się zakończyło, że dostałyśmy wspaniały pokój, na którym nawet nie było materaca. Więc po prostu szał. Po prostu szał. Dobra. Właśnie dowiedziałam się, że nie jestem zwykłym człowiekiem. W moich żyłach płynie krew Fery. Ta informacja bardzo mną wstrząsnęła, więc gdy otworzyłam drzwi do swojego pokoju, poczułam, jakby ktoś wbił mi gwóźdź do trumny. No co mi się nie dziwię, bo no, to łóżko, tak jakby zrobić jeszcze ścianki, to by wyglądała w sobie jak taka trumna. I to taka jeszcze najprostsza. Jakie to przykre. Chyba śnię. Nie będę tu spać. Dobra, znowu ty. Jamon, proszę zrób coś. Miko, powiedzieć, żeby dać pokój, ty mieć pokój, Jamon nie mieć nic więcej do zrobienia. Ale nie, to jakby z powrotem wsadzić mnie do celi. Jestem załamana, a tego ogra nic nie obchodzi. Jeśli chcieć inny pokój, musisz spytać Miko. Bardzo chętnie, ale ona nie będzie chyba chciała ze mną rozmawiać, chyba mnie nie lubi. Nigdy nie chcę mi słuchać. I ja nie mieć odwagi. Jeśli chodzi o starcie z Miko, to niekoniecznie. No dobrze, już pójdę. Mimo wszystko dziękuję. Dobra, idź Jamon. Się rozgoszczę. Poproś Miko o przyzwoitszy pokój. Ciekawe, czy się oburzy i pomyśli sobie, kurczę, przyszła tutaj nieproszona i jeszcze próbuje nie wiadomo co tutaj robić. Taki ładny pokój, kurczę, no. Taki ładny korytarz. Znaczy, ładny pokój. Takie ładne drzwi. Taki ładny korytarz. Ale zauważyliście, że nad każdym, tylko nie na moim, nie nad moim, moimi drzwiami w sobie jest jakiś taki znak. Widzicie? Tu jakiś kozioł, czy jakiś coś, róża. I dalej nie wiem co. Ale wszystko ma ozdobę. Dobra, idziemy do Miko. Tu? Kryształowa sala, super, nie ma jej tutaj. Co, wychodzimy. O! Co robisz w kryształowej sali? Szukam Miko, widziałaś ją może? Tak, właśnie stąd wyszła. Kurczę. A właśnie, ja nie pokazywałam wam mojego lowometru. I Zikar, jestem... na minus 10 czy 15. W sumie nawet nie wiem dlaczego. Była jakaś, nie wiem, wymiana zdań. Po prostu zapytałam ją o coś. Ona odpowiedziała mi tak wymijająco, ale to już, żeby jakieś minusy sobie dawać. No i z Valkyonem też dostałam minus 5. Nie wiem za co. Też chyba za to, że wtedy przed salą? Nie, przed wejściem do laboratorium czy przed tym testem? Nie. Jakoś tak on coś mnie zapytał. Ja się wahałam, czy wejść, czy nie. I już dostałam minusy. Jakoś tak ta gra... Bardzo szybko przekazuję te minusy. Ja tak się szybko nie zrażam do ludzi. Dobra, już koniec, już wracamy. Czemu chcesz się z nią spotkać? Ja chciałam ją o coś prosić. O co? No, zainteresowała się. Wiesz, dostałam nowy pokój. Ach tak, jak wygląda? No właśnie, nie przypadł mi do gustu, jest beznadziejny, to skomplikowane. Nie może być aż tak straszny. Ściany są popękane, podłoga jest brudna i nawet nie mam materaca. Może być. Przesadzasz. Nie, mówię poważnie, sama zobacz, jeśli mi nie wierzysz. Dobrze. Zaprowadziłam ją do swojego pokoju, aby przekonała się na własne oczęta. Rzeczywiście jest... beznadziejny. Przyznaję, że nie da się tego inaczej opisać. Teraz lepiej rozumiem, dlaczego musisz się spotkać z Miko.
Niestety, nawet jeżeli uda mi się zorganizować audiencję. A, czekaj, to było dobre. Czytam wszystko po kolei. Teraz trzeba prosić o spotkanie, aby móc porozmawiać z Miko. Niestety, nawet jeśli uda mi się zorganizować audiencję, nie sądzę, aby zechciała cię wysłuchać. Mimo wszystko chcę spróbować. W ogóle nie wiem przypadkiem, czy Miko nie zrobiła tego bardzo złośliwie. Może ma mnie za konkurencję, może któryś z chłopaków maczało w tym palce. Może Zarel. Powodzenia! No właśnie, powodzenia. To gdzie możesz być, Miko? Gdzie ty sobie poszłaś? No, ona sobie poszła, a mi się gra zacina i tracę manę. O, nie mogę wrócić już do tego pokoju, fajnie. Dobra, idziemy dalej? Nie, a dobra, bo to nie ten korytarz. Okej, znowu się gra przecina. Kurczę, nie wiem czemu tak. No i dopiero teraz. Ja bym poszła do jedzonka. Nie ma nikogo w jedzeniu? Na dwór? Może nie na dwór. Nope. Tutaj już dużo czasu spędziłyśmy. Nie? No tak sobie Miko w bibliotece, no nie podejrzewałabym. Jest i Miko w kuźni. Ciekawe, co robisz. Kujesz sobie stalowy charakter? Żelazny charakter. O, Miko tu jest. Wiesz, Leiftan, nie do końca wiem, co myślicie o tej historii. Podsłuchujemy? Ja też. Kto by pomyślał, że to możliwe? O, mamy gościa. Lilia, czego chcesz? Szybciej. Szybciej. Byliśmy w trakcie dyskusji. Nie mogę tam spać, nie mam materaca. Chciałaś pokój, to go masz. Jamon zawsze się wysypia. A też nie ma materaca. Machnęła ręką, dając mi do zrozumienia, że mam sobie pójść. Przypominam ci, że zgodziłam się, żebyś tu została, ale nie będę się zajmować twoimi problemami. Ale ja wcale nie chciałam tu zostawać, więc nie wiem, do kogo ma pretensje. A i co jej poszło, tak? A ja tylko sobie mogę zdychać. Fajnie. I mam jakieś zadanie teraz? No, poprosiłam, ale ona mnie olała. Co to za miejsce? Jestem tutaj sama i nie dostałam nawet materaca. Mam tego naprawdę dosyć. Dosyć czego? O! Ktoś podsłuchuje. Jak gadam sama do siebie. Leiftan? Skończyłeś już rozmawiać z Miko? Można tak powiedzieć. A więc czego masz dosyć? Wszystkiego. Jestem tutaj zupełnie sama, a mój nowy pokój jest gorszy od więzienia. Nie zniechęcaj się. Na twoim miejscu nie stawiałbym czoła Miko samemu. Ale ja mam z nią walczyć? Nie wiem, dziwne tutaj są relacje w tym świecie. Położył mi rękę na ramieniu. Ach tak. Tak, jeżeli będziesz mieć wsparcie innych, to nie będzie mogła ci odmówić. Rozumiem. Muszę już iść. Też mam kilka spraw do załatwienia. Dobrze, dziękuję za radę. No dobra, ale kto się za mną wstawi? Przekonaj innych członków straży, aby stawili się za tobą przed Miko. Chodźmy do Zarela najlepiej. On mi tak pomoże, że. A tak w ogóle to, co ja chciałam powiedzieć? Nie wiem, co ja chciałam powiedzieć. Że ze sobą walczą, ale dobra, będę prosić. Ciekawe. A, Ikar bardzo chciałaby mi pomóc, ale ona boi się własnego cienia, więc. Dobra, w spiżarni kogoś znajdę. No wiedziałam, ale ja, faj. Hej, cześć! Cześć! A więc, widziałaś już może swój pokój? Co jest w środku? Masz książki? I coś do jedzenia i. Nie przestaje mówić. Nic nie mam. Jak to nic? Nie mam ani książek, ani przekąsek, ani materaca. Co? Nie masz materaca? Wyglądasz na niemal tak zszokowaną jak ja.
To nie przystoi stawiać się w takiej sytuacji. Też tak sądzę. Pójdziesz porozmawiać o tym z Miko? Nie można tak tego zostawić. Już się z nią spotkałam, ale nie chciała o niczym słyszeć. Idąc za radą Leiftana, próbuję namówić jak najwięcej osób, aby razem spróbować ją przekonać. Naprawdę mam walczyć tutaj o ten materac, tak go po prostu wyrywać? Naprawdę nie zasługuję nawet na materac? Może to moja próba? To świetny pomysł, jestem za. Nawet nie muszę jej przekonywać, jest naprawdę bardzo miła. Dobra, mam innego sprzymierzeńca, ale z nią to wiedziałam, że nie będzie tak bardzo trudno. Dobra, tutaj nie mam, bo tutaj bym się Azarela spodziewała. Biblioteka, to może Kero. O! Oczywiście. Elia, co tu robisz? Nie jesteś w swoim pokoju? W swoim pokoju. No jakby to powiedzieć. A w ogóle tutaj co to mi się pali? A, nie mogę nic wziąć, dobra. Nie, i raczej nigdy już tam nie wrócę. Jak to? Dlaczego? Jest brudny i nie ma materaca do spania. Chyba nie odważyła się. Chyba jednak tak. Uwielbiam Miko, ale... Czasem naprawdę przesadza. Nie możesz mieszkać w Ruderze. Próbowałam z nią o tym porozmawiać, ale nie chciała mnie słuchać. Czasem jest strasznie uparta, ale nie przywiązuj tego wagi. Jak chce, to potrafi być naprawdę urocza. Właśnie dlatego przyszłam z tobą porozmawiać. Co masz zamiar zrobić, Miko urocza? Żeby Kero się w niej kochał? Bo to chyba tylko zaślepiona miłość może powiedzieć o Miko, że jest urocze. Ach, tak. Leiftan zasugerował mi, żebym poprosiła o pomoc innych członków straży. Co ty na to? Chcesz, żebym pomógł ci przekonać Miko? Tak. O, wiesz, nie wiem. Dobra. Dobra, do tego trzeba bić jajka. Proszę. No dobrze. Dziękuję. No dobra, trochę wasz. Dobra, już mam dwóch przymierzeńców. Wyjść na dwór? A, Valkyon. Och, to Valkyon. Ostatnia rozmowa nie potoczyła się zbyt dobrze, ale myślę, że nie wziął tego za bardzo do siebie. Bo ja na pewno nie. Chyba powinnam bezpośrednio poprosić go o pomoc. Nie sądzę, aby moja historia go zainteresowała. Och, od czego by zacząć? Dobra, prosto z mostu, z grubej rury. Konkretna kobieta ze mnie. Potrzebuję twojej pomocy. O, nie. Jak to? Jak to? Miko dała mi pokój. To miło z jej strony. No bardzo. Wiem, ale nawet nie ma w nim materaca. Nie poprosiłeś, żeby ci go dała? Poprosiłam, ale nie za bardzo się tym przejęła. Chciałabym, abyś pomógł mi przemówić jej do rozumu. Wiesz, nie będziesz mogła wiecznie liczyć, że inni pomogą ci osiągnąć twój cel. Ale jakie wiecznie, tu jestem, nie wiem, może z 2 dni, jakie wiecznie. Valkyon, byś pomógł sierotce Marysi. Mimo wszystko, pomożesz mi? Tak, materac jest niezbędny, aby się wyspać, a sen jest niezbędny, aby dobrze wypełnić swoją misję. Szkoda by było, gdybyś zwaliła swoje pierwsze zadanie przez niewyspanie. Dziękuję, ojej, jaki fajny. Lubię go. Dobra, spotkam kogoś dalej, czy tylko stracę manę? O, jest i kto tu jest? Dobra. Jak podoba ci się twój pokój? Mam nadzieję, że dali ci wygodne łóżko. Lubię mieć miękko. Co moje łóżko ma do twojej miękkości? Jaśnie, czy on wyobraża sobie, że będzie spać w moim łóżku? Tak, zapraszam, na podłogę. Będziesz musiała dokupić jedwabne prześcieradło, nie lubię bawełnianych, podrażniają mi skórę. Na razie to potrzebuję materaca, potem będę myśleć o prześcieradle. Jak to? No mam tylko łóżko, samą ramę. Starasz łóżka? Nie, samą ramę, wiesz, taka drewniana baza.
Naprawdę chcesz, abym uwierzył, że Miko przydzieliła ci łóżko bez materaca? Czy do tej pory nie mówiłam zawsze prawdy? No nie, z kryształem trochę pomieszałem historię. Wolałabym, żeby to było nieprawdą. No tak, czemu miałabym kłamać? Dobra, środkowa opcja. Nie dziwię się. Domyślam się, że poszłaś już się poskarżyć, Miko. Poskarżyć? No tak. Tak, ale odesłała mnie z kwitkiem. Chciałam cię zapytać, czy może pomógłbyś mi ją przekonać? O, patrzcie, jaka Miko kochana. czemu nie? Mi też zależy na tym, żebyś miała wygodne łóżko. No dobra, nawet jeżeli to brzmi podejrzanie, to przynajmniej chce mi pomóc. Ok, idziemy dalej? Dobra, przejdziemy się. O, Ikar. Ikar, tu jesteś. Jak, udało ci się dostać nowy pokój? Nie, Miko, nie chciałam mi słuchać. Ech, mówiąc szczerze, trochę się tego spodziewałam. Mam wrażenie, jakbym słyszała Kero. Uwielbiam Miko, ale... What? Aha, czy jak ja mam to czytać w końcu? Gdy wbije sobie coś do głowy, to nie ma mocnych. Powinnaś poprosić o pomoc innych członków lśniącej straży. Może pomogą ci przekonać Miko, że zasługujesz na materac. Że zasługuje na materac, naprawdę. O kurczę, to pomyślcie sobie, jakby na przykład chciała zasłon, to nie wiem, co ja musiała tam zrobić, żeby mieć dostać zasłony. Albo to prześcieradło jedwabne, to po prostu wow. Tak, Leif ten poradził mi to samo. Dobra, i co, Gerirka się zacięła znowu? Oczywiście, że się zacięła znowu. Leif ją przejrzał. Wygląda na uważnego obserwatora. Zgadza się, do tego jest bardzo uczynny i wykształcony. Lubię z nim dyskutować. Chyba bardzo go lubisz. Tak, poza tym jest dosyć przystojny. Słucham? No co, nie uważasz, że jest uroczy? To prawda, że jest przystojny. Nie jest w moim stylu. No, jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Oczywiście, że jest przystojny. Nie można mu urody odmówić. To prawda, że pewnie rzadko go widywałaś. Chyba trochę zboczyłam z tematu, prawda? Tak, trochę. Przepraszam, czasem jestem strasznie gadatliwa. Nie szkodzi. I tak nie mam nic innego do roboty tutaj, więc sobie pogadamy przynajmniej. Wróćmy do sedna sprawy. Chcesz, abym pomogła ci przekonać Miko? Mogłabyś? Skoro to proponuję, to znaczy, że mi to nie przeszkadza. W takim razie chętnie skorzystam z twojej pomocy. Ok, już mamy prawie wszystkich przekonanych. Nie mam potrzeby wychodzić z kwatery głównej. Dobra. Powinnam zostać w środku. Dobrze, już się wycofujemy, kochanie. Mój ulubiony bohater. Mój niebieski książę elfiasty na złośliwym rumaku. Panienka wygląda... No. Tak trochę. Dlaczego? Miko dała mi pokój. To naprawdę nie fajnie z jej strony. Jaka straszna Miko, ale ironizuje. Zarel. Nie jestem niewdzięczna. Zdarza ci się czasem na serio kogoś słuchać? Co? Nic, nieważne, domyśl się. Robisz się coraz bardziej drażliwa. Co jest nie tak z twoim pokojem? Jest brudny i przypomina routerę. Nie dostałam nawet materaca. Nie rozumiem, w jaki sposób miałoby mnie to dotyczyć. Najbardziej on jest oporny. Ciekawe, co będę musiała mu dać. Czym go przekupić? Ucieszyłbyś się, jakbyś miał spać na drewnianej desce? Zamieńmy się. Za bardzo by mi to nie przeszkadzało.
Mam litry napoju przeciwbólowego. Aha. Mówię, zamieńmy się. Ale coś mi jednak przeszkadza. Ach tak, co takiego? Myśl, że każdego ranka będziesz mnie zanudzać narzekaniem, że panienka źle spała i że bolą ją plecki. Teraz, gdy to mówisz, na pewno nie zapomnę upomnieć o przeciwbólowy napój. No dobra, uprzedź mnie, gdy będziesz szła się spotkać z Miko. Okej. O, nie taki azarel straszny. Trochę się zmienił, może coś przemyślał. Może w końcu coś do niego dotarło, że ta jego złośliwość nie była przynajmniej na początku zabawą flirciarską za złośliwością. Przynajmniej tak to odbierałam. Wszyscy byli gotowi pomóc mi przekonać Miko. Gdy pomyślę, że robię to wszystko ze względu na jakiś materac. Dobra, już przekonałam, no i wracamy do kryształowej sali, czyli znowu ona tam będzie. Dobra. Wyszłam do sali i zdecydowanym krokiem poszłam w kierunku Miko. Miko, naprawdę musimy porozmawiać. Moja stanowczość. Co wy tutaj robicie? Spojrzała na nas i złapała się za głowę. Aha, już wiem. Przekonałam wszystkich. Chcecie porozmawiać o jej pokoju, tak? Ech. Dobra, dalej. Okej, rozumiem waszą trójkę. Porozmawiała z wami i zmiękło wam serce, ale... Wy? A, bo ktoś tutaj jeszcze przyszedł. Czyli mamy tamtą trójkę takich słabszych jakby charakterów. I mamy trójkę silniejszych charakterów przywódców straży, dobra. Spojrzała na Valkyone, Zerela i Nevre. Dlaczego daliście się w to wkręcić? Dobrze widzę, co się święci. Hehehe. Hehehe. Nie chcę, aby cały czas prosiła mnie o środki przeciwbólowe, albo całymi dniami narzekała. Mam bardzo wrażliwe uszy, widać. Potrzebujemy rekrutów, którzy będą w doskonałej formie. Chce mi ukraść moje łóżko! Nevra, udam, że niczego nie słyszałam. Serio, ten pokój przypomina ruterę. Przykro mi, ale to był jedyny wolny pokój. Proponuję, abyś wybrała jednego z szefów straży, aby ci go wyremontował. Jak to? Lilia, skoro tak nalegają, abyś miała wygody, to pozostawiam ci wybór, który z nich ci je zapewni. Powtarzam kolejny raz, to oni są za ciebie odpowiedzialni. Mam kogoś wybrać? Tak, Nevre, Valkyona albo Ezarela. Zdecyduj, kto ma się tym zająć. Leiftan? Co? Ale ja... No tak, wszyscy chętni do pomocy. I nikt cię nie pytał o zdanie. Usłyszałam, jak chłopcy zaczęli szeptać mi za plecami. Chyba nie spodobała im się ta decyzja. Tak żałują teraz? Muszę wybrać, kto wyremontuje mój pokój. Ciekawe, jak go dekorują. Może wybrać Nevre, będę miała od razu jedwabne prześcieradło. Dobra. Chciałabym, aby to Valkyon zajął się moim pokojem. Nevra albo Ezarel. Tak, więc rozważmy. Ezarel. Ezarel, znając jego charakter, mógłby mi zrobić jakiegoś psikusa i na przykład, nie wiem, co zrobić w tym pokoju i co mi tam dać i nie wiem, jakąś tapetę bardzo śmieszną mi tutaj nakleić. Valkyon. On wygląda na człowieka, na faceta, który zrobiłby to szybko, porządnie, raz, dwa, kawał chłopa. I myślę, że on by się nadawał na remont, chociaż mogłaby mnie trochę razić jego prostota, bo wydaje mi się takim człowiekiem konkretnym, prostolinijnym, takim wojownikiem, prawda, który bez jakichś tam zbędnych ukwieceń i różnych takich duperelków by mi tutaj urządził ten pokój. A ja bym chciała mieć jednak jakieś ozdoby. Chociaż mając teraz w perspektywie, nie mając w ogóle materaca, tak? Więc myślę, że nawet prosty pokój byłby ok.
No i Newra. Newra to by mi zrobił jakąś różowo-czerwoną komnatę, tak bym się spodziewała po nim. Ale ja wiem. Czy on by się nadawał na tutaj naszego robotnika, remontowca, malarza, tapeciarza? Właśnie, kogo spotka ten zaszczyt? Dobra, niech będzie. Ciebie uszczęśliwie. Dobrze. Nie wygląda na zadowolonego. Ale zgodził się bez zbędnego gadania, chociaż z kropką nienawiści na końcu. Przyjacielu, teraz czas wracać do pracy. Westchnął, a potem wyszedł z sali. Pozostali członkowie straży poszli za nim. No ej! Zostałam sama z Miko. Co tutaj jeszcze robisz? Właśnie miałam wychodzić. Okej, mam się pospacerować. Szybko się zmyłam. Pchi. Trochę mi jest... A w sumie chwila. A jak pójdę do pokoju, to spotkam? Ciekawe, jak walki on radzi sobie z remontem pokoju. Właśnie chciałam... O, jest. Nie wygląda na to, aby prace posuwały się do przodu. Ojoj, może ci herbatkę przynieść. Przyszłaś mi nadzorować? Nie, chciałam tylko zobaczyć, jak ci idzie. Chciałam ci pomóc. Cały czas się zastanawiam, jak naprawić ścianę i podłogę. Okej. Chciałam mu przynieść herbatkę. A on na mnie nakrzyczał. Cały czas mi się wyświetla tamten ten dialog. Po kwaterze głównej albo na zewnątrz. No, chodźmy do jedzenia. U, nie? Alchemia? Nope. Biblioteka? O, Newra. No, a z kimś rozmawia. To prawda, że długo nie wracają. Podziękował swojemu rozmówcy i odwrócił się w moją stronę. Och, Lilia, to ty. O kim rozmawialiście? Ale jesteś ciekawska. Chyba wiesz to od pierwszego spotkania ze mną, że lubię wiedzieć. Chciałam tylko zagadać. W takim razie ktoś, o kim nie mamy potrzeby rozmawiać. Jak to? Jeżeli chcesz się kimś interesować, to powinienem być ja. Nie jesteś trochę za bardzo zrozumiały? A kto ma być, jeżeli nie ja? Ja wolałabym zachować skromność. Wróciła oczami. To prawda, że jesteś taki idealny. Czy to będzie ironia, jak ja mu to powiem, czy to będzie komplement? Chciałam wywrócić oczami, ale dobra. Widzę, że Ezarel zaczął już na ciebie wpływać. I niestety. Dobra, czyli... Dobra, czyli to była złośliwość. Nieprawda, taki mam charakter. Dziwne, ciężko mi w to uwierzyć. Jestem szefem straży. No i? Niektórzy są bardzo ambitni i chcieliby być na moim miejscu. Na przykład? Nie zepsuję ci niespodzianki, sama się dowiesz. Patrząc na to z tej strony, to logiczne, że inni się tobą interesują, ale nie ja. Nie mam ochoty stać na czele straży. Dla twojej informacji nie jestem zrozumiały, tylko mam interesującą posadę. Dobra, czy mam to razem czytać? Co? Nie wiem zresztą. Tym lepiej. Okej, dobra, czyli powinnam razem czytać. To gdzie tym razem? Gdzie tym razem? Kuźnia? Jakoś nie bardzo mi się chce wychodzić, ale dobra, muszę wyjść. Nie wiem, dlaczego cały czas mi przybija tamten wybór. Bo źle wybrałam. O, Alaja. To Alaja, bawi się ze zwierzątkami. Jesteś taki słodki. Gdybym tylko mogła się zaadaptować. A czemu miałabyś nie móc? Lilia, przestraszyłaś mnie. Och, przepraszam. Nie szkodzi, musiałam wyglądać głupio, gdy tak sobie gadałam z tym słodziakiem. Mówisz o Newrze? Znowu zaczęła głaskać zwierzątko. Nie rozumiem cię. Też bardzo lubię zwierzęta. Zwierzęta? Gdzie tu widzisz jakieś zwierzęta?
Żartujesz? Stoi przed tobą. Nie, to chowaniec. Zapomniałam, że pochodzisz z innego świata. Słyszałam, że są dosyć podobne do naszych chowańców, ale nigdy żadnego nie widziałam, tylko w książkach Ikar. A więc nie ma tutaj żadnego normalnego stworzenia? Jak dla mnie chowańce są zupełnie normalne. Jesteś do nich przyzwyczajona. Jakie skarby przynoszą wam wasze zwierzęta? Żadne. No jak to? A koty? Zdechłe myszy? Upolowane ptaki? Jak to żadne? A więc do czego służą? Jak je zdobywacie? Bardzo się różnią? Zazwyczaj dotrzymują nam towarzystwa, nie potrzebujemy przynęty, aby je złapać. Wystarczy je zaadoptować. Jeżeli chodzi o liczbę zwierząt na ziemi, jest ich naprawdę dużo. Nie jestem w stanie powiedzieć ile. Rozumiem, czyli zwierzęta to taki rodzaj chowańców, które są słabiej rozwinięte. Skoro tak mówisz, dobra, ona nie pytała, ja to jej zapytałam. Jaki rodzaj chowańców najlepiej lubisz? Moich ludzkich? Oczywiście, że psy. Dlaczego? W moim świecie są uważane za najwierniejsze zwierzęta. Bardzo cenię tę cechę. Powinnaś to powiedzieć Newrze. A dlaczego? Skoro tak bardzo lubisz chowańce, dlaczego żadnego nie masz? Miko mi zabroniła, prawda? Tak, nie jestem w stanie się nimi opiekować. Zapominam o nich i daję im umrzeć z głodu. Miko nie cierpi, gdy ktoś krzywdzi chowańce. Dlatego woli, żeby się do nich za bardzo nie zbliżała. Raz prawie zabiłam chowańca Walkiona. O, kurczę. Ona zadowolona. Co tam? W tej kwestii jestem chodzącą katastrofą. Na szczęście wszyscy pozwalają mi bawić się z ich chowańcami. Dzięki temu mam wrażenie, że są także moje. Nikt nie może cię nauczyć, jak należy się nimi opiekować? Już próbowali. W samym czasie cofnęła się i prawie rozgniotła chowańca, którym się przed chwilą zajmowała. Alejo? Widzisz? Rzeczywiście. Muszę już iść, mam ważną misję do wypełnienia. Do zobaczenia. Ciekawe, jaką misję znowu. Bo ostatnio jej jakoś źle poszło. Przynajmniej nie najlepiej. Mam jeszcze się przechadzać? Kurczę. Odcinek brzmiał pierwsza misja, a na razie misji nie ma. Tak myślę, jak zajdę sobie do piwnicy. A może jednak nie. Może Jamona spotkam. Dobra, naprawdę nie ma nikogo przy jedzeniu? Jeszcze raz zobaczymy. O, wziął i sobie poszedł? Zostawił? Ta sprawa jest już załatwiona. No, prawie. Okej. Nie wiem, co mam teraz ze sobą zrobić. Mam wrażenie, że cały dzień rozmawiałam tylko o materacu. Wielki materac małej sprawy. Dobra. Nie ma nikogo? Jeszcze raz do walki ona pójdę. Powinnam bardziej mu zaufać i nie nadzorować jego pracy. Jestem jednak bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Ale ja nie chcę go nadzorować. Tylko ja chcę go wspierać. Jejku, dlaczego gra tego nie rozumie? Że mam taką wrażliwość? Chcę mu pomagać. O, właśnie, spodziewałam się. Co tu robisz? Nie jesteś w swoim pokoju? Edu, tak, jeszcze chyba z nim nie rozmawiałam. Nie, z nim rozmawiałam przecież. Bardzo zabawne. Nie, nie jestem. Nie rozumiemy jego poczucia humoru. To niezbyt miłe, że powierzyłaś remont pokoju Walkionowi. Dlaczego? Musiałam kogoś wybrać. Nie można powiedzieć, aby to była jego mocna strona. Domyślam się, ale nie miałam innego wyboru. No miałam inny wybór, tylko że jakbym ciebie wybrała, no to... Mogłaś wybrać mnie. Tak, to prawda i bym nic nie dostała. Czemu oszczędziłaś mnie przed tymi męczarniami?
Jakby ci to powiedzieć, ja ciebie nie oszczędzałam, tylko patrzyłam na swoje korzyści. Nie chciałam, abyś miał mi za złe, że zrzuciłam to na ciebie. Aha. Chyba, że troszeczkę nim pomanipulujemy. Wybrałam bez zastanowienia. Nie ufam twoim gustom. Ostatnia odpowiedź jest najbardziej prawdziwa, tak? I najbliższa temu, co tam rozważałam. Że mógłby mnie strollololo, ale ja wiem, może mu trochę posłodzimy, może trochę polepszymy swoje kontakty. Dobra, i co? Och, dziwi cię to? Trochę tak. Nie myślałem, że będziesz się martwić o takie rzeczy. No ale dostałam plusika od niego, czy nie? Chciałabym dostać. No dobra, w końcu jest. Tu naprawdę nikogo nie ma? Lilia! Tak? Kto mnie woła? Lilia, szukałam cię! Jesteś cała zgrzana! Przecież właśnie ci powiedziałam, że wszędzie cię szukałam. Obiegłam 15 razy całą kwaterę główną. Co najmniej. Nie napijaj się ze mnie. Mam krótkie nóżki. Krótkie nóżki jak u kaczuszki. Ale dalej jesteś większa ode mnie. Mnęła policzki, jakby była urożona, a potem się roześmiała. Zaprzyjaźnimy się, Zika? Czemu mnie szukałaś? Mam dla ciebie zadanie. Nie jest nie wiadomo jak skomplikowana misja. Dlatego po konsultacji z Miko stwierdziłyśmy, że jesteś w stanie bez problemu sobie z nią poradzić. O, dzięki. Miałam trochę obaw, aby cię z tym zostawić samą, ale mi zaproponowała, aby ktoś ci towarzyszył, a więc. Mówi tak szybko, że ciężko mi za nią nadążyć. To dlatego wszędzie cię szukałam. Spotkałam Kero. Podobno rozmawiał z tobą o Miko. Rzadko się zgadzamy, ale tym razem naprawdę ma rację. Ale wróćmy do twojej misji i do Kappa. Po chwili zastanowienia uważam, że... Mój Boże, o co jej chodzi? Zrozumiałaś, na czym polega twoja misja? Chyba przekazałaś mi za dużo informacji w bardzo krótkim czasie. Chyba tak? Tak, chyba tak? No, chyba nie. Nie, przykro mi, słuchałam cię, ale w pewnym momencie po prostu się wyłączyłam. Lepiej za dużo niż za mało, prawda? Tak, ale jesteś taka... Szybka? Nadpobudliwa? Gadatliwa? Tak, te wszystkie cechy dobrze, doskonale do ciebie pasują. Przepraszam, nie czerwień się, tak? Czyli mam poszukać kappa, co to jest? A my coś wiemy, bo my mamy jakieś tam rzeczy z kappa. Jakieś pieczęć, coś takiego. Chodzi o kreatury z wodnego plemienia, a dokładnie o geniuszy. Przypominają żółwie na dwóch nogach. Kreatura z wodnego plemienia, geniusz, żółwie na dwóch nogach. Chcesz, abym powtórzyła ci, na czym polega twoja misja? Tak, ale tak 10 razy wolniej. Tym razem postaram się mówić zwięźlej, a więc słuchaj uważnie. Dobrze. Powiadomiono nas, że młody Kappa skupił się w lesie. Trzeba będzie go poszukać i przeprowadzić do kwatery głównej. Potem będziemy musieli oczywiście jak najszybciej odprowadzić go do jego wioski. Nie chcielibyśmy, aby ucierpiały przez to nasze relacje z promieniem Kappa. Jeżeli nigdy nie widziałaś Kappa, to nie nastawiaj się na zbyt wiele. Zazwyczaj są brzydkie, dosyć niebezpieczne i śmierdzą. Nie powinnam tego tak oceniać, ale... Ikar, zaczynasz zbaczać z tematu. Oni są naprawdę... A, przepraszam. Nie szkodzi. Coś czuję, że szybko będę musiała się do tego przyzwyczaić. Czyli muszę po prostu poszukać Kappa i go tutaj przeprowadzić. Tak. Na razie to wszystko. Nie można było tak powiedzieć. To twoja pierwsza misja, dlatego lepiej by było, gdybyś poprosiła jednego z chłopców, aby ci towarzyszył. Oczywiście nie tego, który zajmuje się twoim pokojem. Ma już co robić. Kogo byś mi doradziła? Newra myśli przede wszystkim o sobie. Nie licz na to, że cię obroni. Z kolei możesz być pewna,
że razem z nim wypełnisz swoją misję, nigdy żadnej nie zawalił. Nigdy? Ani jednej. Z kolei Zarel bardzo bierze sobie do serca wszystkie zadania, ale nie jest aż tak błyskotliwy jak Nevra. Z kolei to mogłoby wam pomóc się pogodzić. A ja jestem z nim pokłócona. Po ostatnim komplemencie, jaki mu strzeliłam, myślę, że zrobiło mu się miło. Chyba poproszę Nevrę, chyba proszę Zarela. Nevra, czy ja chcę słuchać jego tych śmieszków, żartów, takich nieprzyzwoitych, że tak powiem? Ja wiem, kogo wybrać. Nevra, Zarel. Zastanawiam się, dlaczego w ogóle Liftana nie mogę wybierać. No, Kero, to wiem, że nie jest kandydatem na mojego przyszłego Teżeta. Ale Nevra czy Ezarel? A myślę, że podroczę się z Ezarelem. No to teraz musisz go znaleźć i go o to poprosić. Jejku. Mam się tak przed wszystkimi zawsze płaszczyć. Dobrze, już idę. A tak naprawdę to mam nadzieję, że się zgodzi. Powodzenia. Ja też. Najwyżej spytam pozostałych, jeśli spotkam. Super, tylko że mogłaby mi dać ten materac, a nie jakieś misje mi daje do wypełniania, nawet żadnej nagrody nie oferuje. Dobra, gdzie jesteś, Ezarelu? O, Kero, hej. Kero, hej. Musimy porozmawiać. Co? Sprawa jest bardzo poważna. Co się stało? Ikar powierzyła mi moją pierwszą misję. Ach tak, mówiła mi. Przestraszyłaś mnie. Myślałem, że masz jakiś poważny problem. Przepraszam, lubię się z tobą droczyć. To jest bardzo poważne. Karo mi nie wierzy. Zmarszczył brwi, pochylił głowę, jakby chciał powiedzieć. Really? Karo, skoro wiesz, na czym polega moja pierwsza misja, to może mógłbyś mi pomóc ją wykonać. Och, przykro mi, ale naprawdę nie mogę. O? Ach tak. Obiecałem Ikar, że pomogę jej coś dokończyć i już kilka razy to przekładaliśmy. Naprawdę na mnie liczę. Rozumiem, nie szkodzi. Chociaż jakbym mogła wybrać Kero jako towarzysza mojej pierwszej misji, to myślę, że jego umiejętności, jego sprawna głowa by mi się naprawdę przydała. Wygląda naprawdę zasmuconego, że nie może mi pomóc. W takim razie zapytam chłopców. Powodzenia, jestem pewien, że sobie poradzisz. Mam nadzieję, dziękuję. Chłopców, jakby on nie był chłopcem. Został zdyskryminowany przez grę. Dobra. Chodźcie, chłopcy. O, Lidia! Tak? Zapomniałam ci coś powiedzieć, Miko cię szuka. Dlaczego? Co zrobiłam? Spokojnie, nic nie zrobiłaś. Po prostu chcę cię zobaczyć. Ale powiedziałeś, że mam wyruszyć na misję? Naprawdę nie mam ochoty widzieć Miko. No przecież ona to ustalała z Miko, to co ta Miko jest taka niestała. Restakras siak. Może chce mi oferować materac. No już, idź! Pchnęła mnie na korytarz. Poszłam w stronę kryształowej sali. Miko, chciałaś mnie widzieć. Ach, to ty. Zanim zdążyłam coś powiedzieć, podała mi zestaw perfekcyjnie złożonych ubrań. Nosi je podczas swoich przyszłych misji i na pewno będzie ci w tym wygodniej. To dla mnie? A dla kogo innego? Och, dziękuję za łaskawość. A materac? Nie ma za co. Wiem, że nie mam za co. Nie wiem, co powiedzieć. Nie myślałam, że po historii z pokojem dostanę kiedykolwiek od niej jakiś prezent. Co tutaj jeszcze robisz? Nic, nic. Zaraz wyruszam na swoją misję. Jeszcze raz dziękuję. Lilia? Powodzenia. Dziękuję.
Cóż, może w takim razie gra taką surową, a w środku jest bardziej miękka. I Kar czekała na mnie promiennie się uśmiechając. A więc jak poszło? Bardzo dobrze. Jestem miło zaskoczona. Widzisz, nie jest taka zła. Może i tak. Idź się przebrać. Chcę zobaczyć, jak będziesz wyglądać. Siłą zaciągnęła mnie do jakiegoś małego pomieszczenia, bym mogła się przebrać. Podziękowałam jej, a potem wróciłam do sali drzwi. Dobra, my się nie przebieramy, bo my jesteśmy już naprawdę nieźle ubrane. Jeśli chodzi o te wszystkie znajdźki, które nasz piracik mi przyniósł i co zdobyłam w czasie eventów różnych dobyło ich bardzo dużo, więc jesteśmy, myślę, że odpowiednio ubrane. Myślę, że zakończę ten odcinek. Wiem, że mało tej misji z misji było, ale tutaj wielka afera i wielka misja. O, właśnie, moja pierwsza misja to była jednak taka, że musiałam zdobyć sobie materac i naprawdę musiałam, jak widzieliście, pokonać wiele nieprzeciwności losu, więc mam nadzieję, że w końcu go dostanę. No i co? Misję, taką już tą prawdziwą misję, tak? W poszukiwaniu Kappa, myślę, że rozpoczniemy w kolejnym odcinku. Znaczy myślę, no tak na pewno będzie. Więc chyba już nie będę gadać, bo tak zauważyłam, że i na wstępie lubię się rozgadać, i na zakończeniu, a przecież nie wiem, co tutaj mogę skomentować jeszcze i powiedzieć. Bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!